Jakoś tak. Co tutaj dużo gadać? Jest super. Niech wilk pracuje. Ja zrobię pauzę, chociaż nie chce mi się tam wstać i iść. I odezwę się, jak będzie kawa. O, pięknie. Wilk zrobił swoje. Gorąca kawa o poranku. Piękna rzecz. To jest to. I wszędzie las. To jest właśnie to.
Tomek, miałeś rację. Ten kondor normalnie tnie patyczki jak w masełko wchodzi. Ach, znakomitość. Po prostu znakomitość. Generalnie powiem wam, że sam osobiście to wolę siedzieć gdzieś głęboko w lesie. No tutaj też jest las tak naprawdę. Jest woda, nie jest źle. No ale zawsze ktoś się kręci, zawsze ktoś przyjdzie. A to pijaczek, wędkarz. Trochę tam wyrzucą jakiś butelek czy innych. A to jakiś sportsman albo inny rowers. No i tyle. Ja akurat jestem takim człowiekiem, że pełna świadomość bushcraftowa moja polega na tym, że jestem bardzo daleko w dziczy, gdzie nikt nie przyjdzie. A Lasy Świętokrzyskie temu sprzyjają. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio rozmawiałem z człowiekiem takim jednym. Opowiadali o jakimś tam gościu, który wyszedł. No starszy człowiek. Zabłądził w lesie. No i podobno po 5 latach gdzieś kości dopiero znaleziono. Takie właśnie są Lasy Świętokrzyskie. I to jest fajne. Ale biorąc pod uwagę, że uznałem pomysł za dobry pomysł, żeby nakręcić o Zalewie Rejowskim film, a tym samym mogę sprawić przyjemność pani profesor. Basiu, jeszcze raz cię pozdrawiam. No i musi być ten element kawy o poranku. No. Mogłem przyjechać o innej godzinie, ale o świcie lub tuż przed świtem tutaj naprawdę jest pięknie, spokojnie i cicho, więc zdecydowałem się to zrobić. No i cóż, dla was też to robię. I co jeszcze chcę dodać? Chcę dodać to, że bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie ten kanał, że piszecie komentarze. Na ogół są to komentarze bardzo miłe, bardzo budujące, nie tylko mnie, ale też i innych, i to mi się podoba. Jak piszecie do mnie albo do kogoś na moim kanale i piszecie w sposób budujący, to ja osobiście jestem bardzo zadowolony i właśnie chciałbym, żeby ten kanał miał takiego ducha. O. Dziękuję wam za to po prostu. No co to mogę więcej powiedzieć? Ktoś, kto wie, czym jest wdzięczność, to rozumie, o czym ja mówię. Słowem proszę, dziękuję, przepraszam. Drugiego człowieka nie skrzywdzisz. I to jest właśnie piękne. Tak, użytkowanie rzeczywistości leśnej. Jest wspaniale. Naprawdę. Słuchajcie, zrobię jakąś pauzę.
dzisiaj w ogóle i tak jest dłuższy film. Zauważyłem, że niektórzy z Was lubią dłuższe filmy na tym kanale, no ale pewnie znajdą się też tacy, którzy wolą na przykład krótsze, no bo zawsze można sprawdzić, jak się prowadzi kanał, jaka jest średnia oglądalność w minutach i tak dalej, ale kto by tam zważał albo przejmował się statystykami. Wiem, że niektórzy po prostu chcą zobaczyć coś ciekawego i po prostu obejrzą 2-3-4 minutki, przewiną i tak dalej. No ale są też tacy, którzy powiedzieli Centurionie, twoje filmy to my sobie oglądamy jak dobranocką. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Artura i Agnieszki Ejsymontów. Bardzo Was pozdrawiam. Pozdrawiam też Artura i Beatkę Zabokrzyckich. To też są kochani druhowie moi. I cóż. Kogo by tu jeszcze pozdrowić? Tylu Was jest. O Was tak myślę. Bardzo lubię tutaj tą społeczność na tym kanale. Więc tak wymienię tych, którzy zawsze mi na pamięć przychodzą. Oprócz Tomka, Forysia, jest Krzysio, Zbóż Kraft Duży i Mały. No to są osoby, które kanał prowadzą. Domi z kanału Survival Dziewczyna. Ale też bardzo lubię uczestników tego kanału, którzy się wpisują. Konradzie, Konrad Wójcik, pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam Krzyśka Miśka, który bardzo otwarcie się dzieli swoimi przeżyciami i tym, co gdzieś tam dokonał, czy zamierza dokonać. Ostatnio mówiłeś, Krzysiu, że chcesz z kolegą nockę robić, że bardzo dużo pracy włożyłeś w przygotowanie tego. Ja bardzo lubię czytać takie historie. Wyobrażam sobie, jak to gdzieś tam jest w tym lesie w wykonaniu innych osób. Przynosicie po prostu las na ten kanał, przynosicie las do mnie, do domu i do domu tych, którzy go oglądają i czytają. Outdoorowy, Ciebie też zawsze pozdrawiam. Pozdrawiam Szokorka, pozdrawiam Chrisa i szereg innych osób. Nie chciałbym nikogo pominąć. Przemka Pająka, który zachęcił mnie do tego, żeby te filmy były bardziej stateczne. Teraz kamera stoi na statywie. Nic się nie trzęsie. Przemku, bardzo dziękuję. Chcę jeszcze pozdrowić szereg innych osób, które powodują, że taki ten kanał jest, a nie inny. Chcę dziadka Pawła pozdrowić, Dudzińskiego. Też fajna postać. No i cóż. Każdy, kto ogląda ten kanał. Izę Żurawską i Roberta Żurawskiego. To są wszyscy tacy ludzie bliscy gdzieś w sercu Centuriona. Tadzia Wilamowskiego chcę pozdrowić. Kochany człowiek. I cóż. Szereg moich kochanych braci. Moich braci. Mam ich trochę. Muszę przyznać. Mam ich trochę. Tak to jakoś jest. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Dużo jeszcze mógłbym mówić. Dziękuję też nowym subskrybentom, że jesteście i Was też serdecznie pozdrawiam. Niejako bym zabiegał o te subskrypcje. Czy coś w tym stylu, ale po prostu jakąś siłą rzeczy zwiększa się ta liczba, więcej osób ogląda, okej, czujcie się na tym kanale, jak u siebie w domu, to wszystko, co ja mogę więcej powiedzieć. Centurion Was serdecznie pozdrawia.